Dziś w programie. Wieści ze starostwa, niepełnosprawni sprawni w życiu, trzeci sektor, czyli pasja w działaniu. To, co ich wyróżnia, to pasja i osiągnięcia, którymi zachwycają publiczność i kibiców w całym regionie, nierzadko też w kraju i za granicą. Najbardziej utalentowani twórcy i sportowcy z Wodzisławia Śląskiego i okolicznych gmin otrzymali specjalne wyróżnienia i nagrody powiatu wodzisławskiego. Uroczysta gala odbyła się 10 września. To już jest kolejna z rzędu gala. Chcemy podziękować za rozsławianie tej naszej małej ojczyzny w granicach nie tylko regionu, ale również kraju, a powiedzmy sobie wprost Europy i świata. W tym roku wręczono 50 nagród indywidualnych i 2 nagrody zespołowe. Pierwsze sukcesy były już po 4 miesiącach trenowania. Pierwsze wicemistrzostwo Polski w taekwondo. Później była przygoda jeszcze troszeczkę z taekwondo. Przerzuciłem się na kickboxing, większa rywalizacja. I teraz od 2 lat startuję też w zawodach w boksu. Na razie bez przegranej jestem. Wodzisławskie starostwo przyznało również nagrody za całokształt działalności kulturalnej, wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Trzydziestu 6 zawodników, 2 dni rywalizacji i dobrej zabawy oraz nagrody. Tak wyglądał tegoroczny otwarty turniej tenisa ziemnego Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Impreza odbyła się 25 i 26 sierpnia na kortach w Skrzyszowie. Jest to tradycja Powiatu Wodzisławskiego, że zawsze ostatni weekend sierpnia odbywa się taki turniej. Zawsze w Skrzyszowie. Są tu 3 korty, wspaniale przygotowane. Turniej przyciąga amatorów i zawodowców z całego powiatu. W pierwszym dniu zawodów na kortach zmierzyli się mężczyźni. Do rywalizacji zgłosiło się 31 zawodników. Ostatecznie puchary trafiły w ręce Doroty Piotrowskiej i Zbigniewa Drybusia. 14 września na boisku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Wodzisławiu Śląskim już po raz 5 rozegrano turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Powiatu. O zwycięstwo walczyło 8 drużyn, m.in. strażacy, policjanci, przedsiębiorcy, pracownicy Kancelarii Sejmu, elektrycy i ratownicy WOPR-u. Jest bardzo dużo takich właśnie zawodników, którzy nie grają na co dzień już, ale po prostu jest to taka możliwość jakby rozerwania się trochę wśród kolegów z pracy i myślę, że jak najbardziej jest potrzebne coś takiego. Tytuł mistrza powiatu oraz puchar wywalczyła drużyna Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, która w finale pokonała samorządowców. 3 miejsce zajęli policjanci. Powiat wodzisławski uważany jest obecnie za modelowy przykład podejścia do problemów osób niepełnosprawnych w naszym regionie. Zaangażowanie samorządu powiatowego oraz organizacji pozarządowych w działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych udowadniają, że świetnie odnajdują się oni zarówno w kulturze, sporcie, edukacji, jak i w pracy. By ułatwić osobom niepełnosprawnym z Wodzisławia Śląskiego i okolic wejście na otwarty rynek pracy, w mieście powstał Zakład Aktywności Zawodowej. Zakład prowadzi pralnię. Na początku było zatrudnionych 15 osób niepełnosprawnych i 5 osób pełnosprawnych, czyli łącznie 20 pracowników. Zwiększyliśmy zatrudnienie, pracuje u nas już 30 osób niepełnosprawnych. Przybywa klientów, przybywa też pracy. Z usług ZAZ-u korzystają m.in. hotele, restauracje, szpitale oraz mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. Pralnia systematycznie rozwija swoją działalność, wprowadzając nowe usługi. W ostatnim czasie wydłużono też godziny pracy pralni, a na tym nie koniec. Powiat wodzisławski podjął decyzję o rozbudowie naszego ZAZ-u. Otworzymy jedną z najnowocześniejszych pralni w regionie. W tej pralni również chcemy zatrudnić osoby niepełnosprawne. Na rozbudowę pralni Zarząd Województwa Śląskiego przekazał 370 tysięcy złotych. To połowa potrzebnych pieniędzy. Resztę wyłoży Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Nowy kompleks ruszy wiosną przyszłego roku. Nie bez znaczenia jest także rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. W kalendarzu imprez na stałe wpisała się Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. W tym roku odbyła się już 11. edycja imprezy. W olimpiadzie wzięło udział ponad 200 osób z 20 ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne przychodzą, żeby sprawdzić siebie, nie przychodzą po to, żeby wygrać ten konkurs, tylko po to, żeby zadziałać, żeby zrobić coś dla siebie, żeby jakoś się uaktywnić. Uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w 13 konkurencjach, m.in. w pchnięciu kulą, rzucie piłką palantową czy w biegu z przeszkodami. Z takich ludzi się właśnie wyławia czasami jakichś ludzi, sportowców, którzy mogą osiągać naprawdę wyniki na skalę światową.
Olimpiada to nie tylko rywalizacja, to przede wszystkim rehabilitacja. Nasz ośrodek zajmuje się rehabilitacją taką zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Tego typu imprezy integracyjne są bardzo ważne z takiego punktu widzenia naszej rehabilitacji, ponieważ mocno uspołeczniają. Tu bez względu na wynik wygranymi byli wszyscy. Jest coś dla ciała, jest też coś dla ducha. Wrzesień to czas na kulturę, blues dla niepełnosprawnych. To kolejna cykliczna impreza organizowana z myślą o osobach niepełnosprawnych. W tegorocznej 8. odsłonie spotkania z muzyką wzięło udział blisko 1000 osób z całego województwa śląskiego i Opolszczyzny. Był śpiew, taniec i czas na integrację. Jest olbrzymi walor terapeutyczny, który nas jako pracowników warsztatów terapii czy ośrodków opiekuńczych bardzo interesuje. To jest wymiar integracyjny ze środowiskiem, to jest wymiar spotykania się gdzieś. To jest również coś, co jest, mieści się w szeroko pojętej arte terapii, w terapii muzyką. Życzę każdemu artyście, żeby o 10.15 miał przed sobą 800 uśmiechniętych twarzy i tańczących ludzi. No, strasznie się cieszę, że tu jesteśmy. To jest takie poczucie, że jesteśmy potrzebni, nawet o te 10.15 tym ludziom i dajemy im radość. To jest najważniejsze. Promują lokalną tradycję, sport, kulturę i zdrowie. Tworzą nową jakość życia, oddając głos mieszkańcom miast i gmin w kluczowych dla nich sprawach. Organizacje pozarządowe. W powiecie wodzisławskim działa kilkadziesiąt stowarzyszeń, organizacji, a z każdym rokiem przybywa nowych tego typu inicjatyw. Dynamiczny rozwój tak zwanego trzeciego sektora sprawił, iż stał się on partnerem samorządu powiatu w wielu działaniach. By podkreślić zaangażowanie w życie regionu, w Wodzisławiu Śląskim zorganizowano Festiwal Organizacji Pozarządowych. W imprezie wzięło udział 19 podmiotów, towarzystwa, związki, stowarzyszenia, fundacje, koła i warsztaty terapii zajęciowej. Cel? Podzielić się z mieszkańcami swoją pasją. Tej z pewnością nie brakuje twórcom stowarzyszenia Wladisławia. Stowarzyszenie Wladisławia działa już od 2010 roku, natomiast zespół Wladisławia działa już 30 lat. Jednym z zadań stowarzyszenia jest właśnie opieka nad zespołem pieśni tańca Wladisławia, ale dodatkowo oprócz tego stowarzyszenie organizuje konkurs gawędziarski Wędrowanie w Godce. Zależy nam na tym, żeby promować gwarę śląską, kultywować tradycje. Dla szukających mocnych wrażeń przygotowano pokaz sztuk walki w wykonaniu podopiecznych Związku Sportowego Langren Sihan. Jest to bardzo widowiskowa formuła. Również wszechstronnie rozwija młodego człowieka. Staramy się te zajęcia robić atrakcyjne, urozmaicać. Wprowadzamy wiele gier, zabaw, wszystkie zajęcia są do muzyki. Podczas festiwalu promowano też historię miasta, jego niepowtarzalną architekturę. Stowarzyszenie Basztat zrzesza ludzi, którzy robią wszystko, co w ich mocy, żeby Baszta Wodzisławska ożyła. Planujemy bardzo dużo imprez. Na przyszły rok mamy już harmonogram napięty. Chcemy, żeby po prostu ludzie przychodzili na Basztę, żeby ona cieszyła oko, żeby była bezpieczna, bo niestety groziła zawaleniem. Teraz ruszył właśnie kolejny etap remontu Baszty. Festiwal Organizacji Pozarządowych, który organizowany jest przez Powiat Wodzisławski, jest częścią projektu, w którym powiat uczestniczy od listopada 2012 roku, projektu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Jesteśmy partnerem w tym projekcie, realizujemy go wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika, z miastem Jastrzębie-Zdrój, z miastem Żory, z powiatem raciborskim, z powiatem rybnickim. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz rozwój partnerstwa lokalnego w subregionie zachodnim województwa śląskiego. Dlatego w regionie powstało 7 inkubatorów, w tym jeden w Wodzisławiu Śląskim. Punkty te świadczą przede wszystkim usługi doradczo-szkoleniowe. Jakieś problemy, jak się pojawiają, czy coś takiego, można do nas przyjść, też staram się pomóc. Są też organizacje, które tak jakby są w takiej stagnacji i chciałyby coś poprawić u siebie, chciałyby coś zmienić. Także też takie się pojawiają. Organizacje wiedzą i przychodzą. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.